Podwyżki płacy minimalnej w nieznacznym stopniu wpływają na wzrost globalny płac z tego powodu, że tylko około 10% pracowników w Polsce zarabia płacę minimalną. Szacujemy, że globalna podwyżka płac to będzie odrobinę większa od przewidywania inflacji, czyli około 8%. Natomiast oczywiście podwyższanie płac jest czynnikiem proinflacyjnym, ponieważ koszty personalne w każdym przedsiębiorstwie to jest bardzo znaczący punkt w rachunku wyników. Presja płacowa rośnie wraz ze spadkiem wynagrodzenia. Tutaj jest to uregulowane, bo pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie mają to w sposób uregulowany ustawowo, natomiast ta presja maleje wraz ze wzrostem wynagrodzenia, czyli wraz ze stanowiskiem danego pracownika. Oczywiście ona występuje, ale w mniejszym stopniu, ponieważ potrzeby pracownika są bardziej tutaj zabezpieczone. Natomiast im wyższy poziom stanowiska, im wyższy poziom wynagrodzenia, tym ważniejsza jest kultura pracy w firmie, tym ważniejsza jest kultura organizacyjna, tym ważniejszy jest employer branding. Biorąc pod uwagę przewidywany poziom inflacji, większość firm antycypuje to w swoich budżetach na rok 2024 i zakładają globalne podwyżki na poziomie 7-8 do 10 nawet procent. Dla pracowników, którzy zarabiają powyżej minimalnej, tak aby zrekompensować inflację. Każda decyzja o podwyżce płac to jest decyzja ekonomiczna. Z jednej strony firmy mają swoje zadania, to znaczy muszą wyprodukować produkt lub zrealizować usługę. Z drugiej strony oczywiście podwyższone koszty, na przykład wynagrodzeń, muszą uwzględnić w cenie swoich wyrobów lub usług. Więc zawsze jest to decyzja ekonomiczna i tutaj nie bardzo jest wybór, bo przy braku kadr, jeśli firma chce zrealizować swoje zadania, to musi zatrudnić pracowników, nazwijmy to po cenie rynkowej. Natomiast pytanie jest, gdzie jest wytrzymałość rynku, jeśli chodzi o ceny i gdzie jest ta granica, kiedy rynek przestanie akceptować cenę danego wyrobu lub globalnie przestanie akceptować ceny, a więc spadnie popyt, a więc doprowadzi to do stagnacji lub regresu. No ja mam nadzieję, że to nas nie czeka, nie ma tego w żadnych prognozach ekonomicznych, no ale to jest zawsze ta gra ekonomiczna pomiędzy podwyższaniem kosztów, podwyższaniem ceny i granicą bólu rynku.